Siemanko moi drodzy, z tej strony Aiwo, witam was już w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o ekipie oraz o tym, że się kończą. A już bez przedłużenia zapraszam was do materiału. W ostatnich dniach, no może tygodniach, miesiącach ekipa wzbudziła, przynajmniej niektórzy jej członkowie wzbudzili no masę negatywnych opinii w komentarzach czy w ogóle na różnych social mediach. I tutaj głównie chodzi o content niektórych ekipowiczów. No jak dobrze wiecie, no ekipa to po prostu no jedni z największych, nie najwięksi youtuberzy w Polsce. No mają dużo pieniędzy, mają dużo współprac, mają na pewno dużo ludzi, którzy im też pomagają w realizacji chociażby materiałów. No a u niektórych ekipowiczów właśnie tego no nie widać. Nie widać, moi drodzy, po prostu... że po prostu content niektórych ekipowiczów po prostu wcale nie jest na poziomie, staje się coraz gorszy, coraz mniej oryginalny i są to po prostu odgrzewane kotlety, które były już u nich kiedyś widziane, czy właśnie u innych ekipowiczów, czy u innych youtuberów już masę razy. No i właśnie jeśli chodzi o tych, właśnie jeśli chodzi o ekipę i te osoby, które robią naprawdę bardzo dobry content, a właściwie coraz lepszy, no to jest to Freeze, a przynajmniej oczywiście według społeczności, tak? Freeze, Versof, Patec, no i może Krzychu. Natomiast reszta ekipy, no po prostu ten content w ostatnim czasie ma coraz gorszy. No już cała reszta, nie będę już tutaj wymieniał, ale jeśli chodzi o tych, co podobno mają najgorszy content, no to jest Mini Mike oraz nasza para, czyli Tromba i Marcysia, którzy no podobno, no raczej, którzy mają coraz gorszy content. Jeśli chodzi o Mike'a, no to dlatego, że od prawie 2 miesięcy wszystkie jego filmy są związane z jego nową dziewczyną, przez co ludzie spekulują, że po prostu nie ma innego contentu do roboty. No właśnie jeśli chodzi o Trombę i Marcysię, no to... no to są to niestety głównie odgrzewane kotlety. Oczywiście mówię tak, jak jest według społeczności, to nie jest moje zdanie. No jeśli chcecie ja wyrazić swoją opinię właśnie na ten temat, to zostawcie tutaj dużo łapek w górę. Ale ja już nie żebrę. Więc no ludzie oczekują czegoś więcej od nich. Nie powiem, ja też nieco oczekuję. Moi drodzy, ja nie oglądam każdego odcinka ekipy, oglądam ich sporadycznie. Natomiast właśnie jeśli chodzi o tego najlepszego ekipowicza, który nagrywa właśnie najlepszy film, no to w ostatnim czasie podobno właśnie jest Patec. No i mogę to przyznać, iż robią naprawdę oryginalne, fajne filmy, które nie są wcale jakoś, nie wydaje się, żeby były one wyreżyserowane, że on jest po prostu tam na filmach taki, jaki jest w rzeczywistości. Dlatego no właśnie mówię, przede wszystkim Mike i właśnie nasza para, no to powinni, raczej nasza para, czyli Tromba i Marcysia, powinni zmienić no właśnie ten content. No bo naprawdę to jest ekipa, no oni mają naprawdę dużo ludzi. Widać właśnie, że ostatnio na im się niektórym właśnie z nich kończą pomysły, ale na pewno mają bardzo dużo ludzi. No, mogą też brać przykład od innych, no, niby są najlepsi, no ale zawsze można też brać przykład od tych mniejszych twórców. Nie mówię tutaj nic z tego stylu. Więc co? No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Powiedziałem wszystko, co najważniejsze. Jeśli chcecie właśnie więcej odcinków po ekipie, to stawcie tutaj dużo łapek w górę. Dobra, już nie żebrzę o lajki. Zostawiajcie, jak chcecie, jak nie, to nie. Ostatni filmik o ekipie się bardzo dobrze przyjął, więc mam nadzieję, że ten też. A już nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Elo!